Wieża Bielawskiego Kościoła liczy 101 metrów wysokości. Jest tylko 2 metry niższa od najwyższej na Dolnym Śląsku wieży ze Świdnickiej Bazyliki. Po II wojnie światowej w Bielawskiej wieży ocalał tylko jeden dzwon. 3 pozostałe zniknęły. Z apelem do wiernych o odbudowę dzwonów zwrócili się księża. No i udało się, dzwony już są. W sumie parafianie w przeciągu niecałego roku zebrali na ten cel ponad 500 000 000 złotych. Starych złotych, tak. Bielawskie nowe dzwony wykonała znana firma ludwisarska z okolic Gliwic. Największy waży tonę i nosi imię Jana Pawła II. 2 mniejsze to Henryk, waży 280 kg i Franciszek 220. Poświęcił je ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz. Dzwony są sterowane komputerem. Kiedy biją wszystkie razem, powstaje melodia, którą usłyszą bielawianie w Wielkanoc. Słyszałem próbę dzwonów. Dźwięk jest niesamowity, donośny. Rozchodzi się około 5-6 kilometrów. No serce rośnie. Dzwony są darem bielawskich parafian dla uczczenia 2000 lat chrześcijaństwa i milenium archidiecezji wrocławskiej.